Na początek przeczytam Państwu coś ciekawego. To jest fragment rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Otóż w paragrafie 18, w punkcie pierwszym jest powiedziane, że od dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Natomiast w punkcie drugim tego rozporządzenia jest napisane, kogo nie dotyczy to, kogo nie dotyczy te przepisy. No więc okazuje się, że w podpunkcie siódmym wskazane jest, że nie dotyczy to żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności. Czyli jak łatwo przeczytać, właściwie w trakcie, kiedy był obowiązek noszenia maseczek, każdy mężczyzna, który takiej maseczki nie miał na twarzy, mógł być podejrzany o to, że jest oficerem kontrwywiadu wojskowego albo, co ciekawsze, wywiadu wojskowego. Ja myślę, że rezydentury obcych wywiadów w Warszawie miały za zadanie jeździć i fotografować mężczyzn bez maseczek. Prawdę mówiąc, czegoś równie idiotycznego dawno nie czytałem, albo być może w ogóle nigdy. Trzeba powiedzieć, że prawo polskie przewiduje tak zwane kontratypy, czyli prawo do łamania pewnych przepisów porządkowych wobec funkcjonariuszy służb i policji, którzy wykonują zadania służbowe i wcale nie ma obowiązku wpisywania osobnego przepisu do tego, aby funkcjonariusz mógł złamać jakieś mniej ważne przepisy. No wyobraźmy sobie, że nieoznakowany radiowóz goni kogoś w pościgu, no i potem kazać im płacić mandat za przekroczenie prędkości. To absurd. Tak samo powinno być w przypadku oficera wywiadu wojskowego, który chodzi bez maseczki. No specjalnie włożyłem tą czapkę, żeby nikt nie pomyślał, że jestem oficerem wywiadu wojskowego, bo było mi głupio, bo nie jestem przecież. Ale powiem Państwu, że właściwie zdejmę to, bo mi się niewygodnie w tym mówi, ale powiem Państwu, że w ogóle ta kwestia rozpoznawania oficerów wywiadu czy oficerów kontrwywiadu, ale przede wszystkim wywiadu, bo to w gruncie rzeczy ważniejsze, to jest kwestia, która istnieje od setek lat. I ja myślę, że takim argumentem, który może rozpoczął tą dyskusję, to jest obraz Hansa Holbeina młodszego z 1533 roku. To jest obraz, który powstał na dworze Henryka VIII, tego słynnego, no powiedziałbym, wielożeńca, bardzo okrutnego, człowieka, który wyprowadził kościół angielski z kościoła katolickiego. I on przedstawia Jean de Dinteville, to jest ten mężczyzna, on jest posłem króla francuskiego na dwór brytyjski, a drugi to jest Georges de Self, skądinąd biskup, a może nawet kardynał. Oni oczywiście byli posłami do wrogiego królestwa, ponieważ Francja i Wielka Brytania były właściwie wtedy w nieustannym konflikcie. Tego można jeszcze podejrzewać, że był także agentem Watykanu, ponieważ wcześniej jako przedstawiciel króla francuskiego w Watykanie też prawdopodobnie nawiązał jakąś współpracę z wywiadem watykańskim. Natomiast przede wszystkim, co trzeba powiedzieć? No, trzeba powiedzieć, że oni będąc oficjalnie posłami, jednocześnie zbierali plotki, kupowali tajne informacje, kupowali różne informacje dotyczące planów Henryka VIII wobec Francji. Więc właściwie można powiedzieć, że to jest jedno z najstarszych odwzorowań szpiegów, jakie zna historia. Co tu jeszcze można dodać? No można się zorientować na przykład po wyposażeniu tego miejsca, jak wyglądał gabinet szpiega, czy jakieś pomieszczenie do tajnych odspraw. Jest globus, jest czaszka. Ona tu jest pod specyficznym kątem, są jakieś przedmioty, które w ogóle nie wiadomo do czego służą. W każdym bądź razie, jak widać, ówczesne szpiegostwo być może było mniej technologicznie zaawansowane, ale na pewno było nie mniej skomplikowane niż współczesne. No właśnie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby współczesny szpieg chodził tak ubrany. No, w obecnych czasach oczywiście oficerowie wywiadu starają się nie wyróżniać z tłumu. I muszę Państwu powiedzieć, że Te niewyróżnienie się słowo mnie osobiście parę razy wpakowało w zabawne sytuacje, bo kiedyś kupowałem papierosy w kiosku
Miałem długie włosy, no nie takie jak teraz, ale trochę inne, ale też nie całkiem typowe dla oficerów wywiadu. I kioskarz mi mówi, ależ pan musiał być fantastycznym szpiegiem. A ja mówię, a z czego pan tak wnioskuje? No bo pana by nikt nie podejrzewał, że pan jest szpiegiem. Równie prawdę mówiąc, interesującą rozmowę miałem kiedyś z ochroniarzem w sądzie, bo wychodziłem z sądu i tam były takie bramki magnetyczne, musiałem kartą je otworzyć i ta karta nie działała. No więc patrzy na mnie, podchodzi do mnie ten ochroniarz, mówi, pan nie jest pracownikiem sądu? Ja mówię, nie, a co, wyglądam? A on mówi, nie, proszę pana, zdziwiłby się pan, ja tu ludzie przychodzą. Wie pan, był taki facet, był szefem wywiadu, wyglądał dokładnie jak pan. No ja mówię, no bo to ja. Także pomimo kamuflażu, który stosuję dosyć permanentnie, okazuje się, że można mnie rozpoznać i twierdzić, że jestem oficerem wywiadu. No właśnie, mówiłem o pewnej dyskrecji, mówiłem o pewnym kamuflażu. To też bywa bardzo różnie, bo jak można przeczytać w biografii, świetnej biografii Petera Grossa, dotyczącej Alana Dulesa, czyli wieloletniego szefa CIA po II wojnie światowej, a w czasie I wojny światowej rezydenta amerykańskiego wywiadu między innymi w Bernie, to on, będąc w tej Szwajcarii, zachowywał się bardzo osobliwie, ponieważ właściwie ostentacyjnie deklarował, że kupuje tajne informacje od no, osób, które je posiadają. I nawet zazdrosny rezydent wywiadu brytyjskiego, który go obserwował i irytował się, że on jest groźnym konkurentem, napisał w jakimś raporcie, Alan Dulles zachowywał się jak człowiek bijący wielki dzwon, by przyciągnąć uwagę, który krzyczy, mam dużo pieniędzy i chcę kupić jakieś informacje. No, podobno Alan Dulles, między innymi ze względu na takie plotki, wydał nawet ogłoszenie, wykupił ogłoszenie w gazecie w Bernie, w której mówił, nie, nie, to nie jest prawdą, że ja kupuję tajne informacje, proszę ich do mnie nie przynosić. No, zdaje się, że wywołał to odwrotny efekt, a sam Alan Dulles skomentował to mniej więcej tak. Zbyt wiele tajemniczości może przynieść klęskę, tak samo jak mówienie za dużo. No więc różnie to jak widać bywało, no ale teraz uważa się, że jednak oficer wywiadu, funkcjonariusz wywiadu, agent wywiadu, szpieg inaczej mówiąc, jednak powinien się zachowywać nieostentacyjnie, najchętniej skromnie, nie powinien na siebie zwracać uwagi i zawsze raczej wyglądać tak, jak wyglądał, powinien wyglądać w środowisku, w którym się obraca, czyli jak jest dyplomatą jako dyplomata, jak jest robotnikiem budowlanym, powinien wyglądać jak robotnik budowlany. No właśnie tyle, co można powiedzieć na temat. No na pewno należy unikać każdej ostentacji. Wszystko, co jest, że tak powiem, ponadstandardowe, trzeba raczej starać się zlać, trzeba się zlać z tłem. No, po dobrze wykonanym zadaniu należy sobie przyznać jakąś nagrodę. Nie, to nie będzie chyba dobre. O, tu coś mam. To jeden z najlepszych na świecie i najdroższych koniaków, robiony z szampana. Monstrualnie drogi. To sobie go... Momencik. No i jeszcze, proszę Państwa, jeszcze jedne z najlepszych cygar na świecie, Romeo Julieta, habańskie, co prawda tylko pół korony, ale zawsze po prostu znakomite, kubańskie. Panowie, co wy robicie? Czyście zwariowali? Wyłączcie te kamery, chcecie ze mnie zrobić idiotę? Teraz już naprawdę koniec.